Mamy do obliczenia trzy granice. Pierwszy przykład jest taki. Granica przy x dążącym do nieskończoności z funkcji 9x do 7 odjąć 17x do 6 dodać 15. Wszystko to podzielone przez 3x do 7 dodać 1000x do 5 odjąć 2x. Może się to wydawać na pierwszy rzut oka skomplikowane, ale tak naprawdę wszystkie te trzy przykłady są bardzo proste, bo to są funkcje wymierne. I tutaj wystarczy zidentyfikować w każdym przykładzie składnik w liczniku i mianowniku, który będzie dominował. No i nie można dać się zwieść temu, że tutaj na przykład mamy 1000 razy x do 5, a tutaj mamy 3x do 7. Nie, te współczynniki decydują, a potęga x decyduje o tym, który składnik jest dominujący. No bo x do 7 będzie rosło dużo szybciej niż x do 5, nawet jak pomnożymy to przez 1000, nie ma to żadnego znaczenia. Ten składnik będzie w mianowniku dominował. Dla bardzo dużych x te pozostałe będą bardzo małe w porównaniu z tym. No a w liczniku ten składnik będzie dominował, bo on ma najwyższą potęgę w liczniku. No i widzimy, że to jest ta sama potęga w liczniku i w mianowniku. Te pozostałe składniki nie mają żadnego znaczenia w granicy, więc granica będzie rządzona tylko stosunkiem tych dwóch. No a stosunek tego to jest po prostu 3, no bo x do 7 się skróci. 9 przez 3 to będzie 3, i tą granicą będzie trójka. Mógłbym to od razu napisać ten wynik. No ale dla tych, którzy nie są do końca przekonani, przeprowadzę teraz jeszcze takie bardziej formalne rozumowanie. Czyli przepiszę tę funkcję do innej postaci. Wyciągnę sobie w liczniku mianowniku x do 7 przed nawias. No i tutaj mi zostanie 9, odjąć 17 podzielone przez x, dodać 15 podzielone przez x do 7. A tutaj będę miał x do 7, razy 3 dodać 1000 podzielone przez x kwadrat, odjąć 2 podzielone przez x do 6. No, i teraz tak jak mówiłem, x do 7 się skróci. Ten składnik, do czego będzie dążył, jak x będzie dążyło do nieskończoności? No, jak x rośnie w sposób nieograniczony, to taki łamek maleje. I maleje w taki sposób, że jedynym ograniczeniem dolnym jest 0. Czyli taki łamek będzie dążył do 0. No, bo 1 przez coś, co dąży do nieskończoności, dąży do 0. Tak samo będzie dla tego składnika. Tutaj mamy 1 przez x do 7. Tak samo będzie dlatego. To nie ma znaczenia, że to mamy 1000 w liczniku. Mianownik rośnie w sposób nieograniczony, więc cały ten ułamek będzie dążył do zera. No i tak samo będzie dla tego ułamka, to będzie dążyć do zera. Więc widzimy, że wszystkie te człony, które mówiłem, że nie będą miały znaczenia rzeczywiście nie mają znaczenia. One w granicy nie mają żadnego wkładu, i granica jest po prostu stosunkiem tych dwóch liczb, które tutaj zostają, bo licznik dąży do dziewiątki, mianownik do trójki, czyli granicą jest 9 trzecich. Tutaj w drugim przykładzie mamy granicę w minus nieskończoności. Ale to jest tak samo jak dla plus nieskończoności, ponieważ co do wartości bezwzględnej, xy będą bardzo duże, tylko będą po prostu ujemne. No i znowu musimy zidentyfikować, który czynnik, który składnik będzie dominował. No i to będą te składniki, gdzie potęga x będzie największa, czyli te dwa. Tylko, że tym razem tu mamy różne wykładniki. Tu mamy 3x do 3, tu mamy 6x do 4. Dobrze, ja może napiszę to tak samo jak poprzednio, wyciągając przed nawias X w największej potędze z mianownika. W mianowniku mamy x w potędze czwartej, więc wyciągnę, tutaj zostanie mi 6 odjąć 1 podzielone przez X, odjąć 100 podzielone przez X kwadrat. No i w liczniku też wyciągnę x do czwartej, żeby się skróciło. I co mi zostanie? Zostanie mi 3 przez x odjąć 2 przez x kwadrat, dodać 7 podzielone przez x do czwartej. No i teraz to mi się skraca. No to dąży do zera, to dąży do zera, tak, to wszystko dąży do zera, to też dąży do zera, ale też to dąży do zera, to dąży do zera i również to dąży do zera. Czyli widzimy, że w liczniku po wyciągnięciu x do czwartej wszystkie składniki dążą do zera. A mianownik dąży do stałej równej 6. Czyli licznik dąży do 0, mianownik dąży do szóstki, a więc granicą będzie po prostu 0. No i teraz ostatni przykład. Tutaj również musimy zobaczyć, które składniki są dominujące. Dominujące są te dwa. No to wyciągnę sobie znowu przed nawias, x w takiej potencji, jaka jest największa w mianowniku, czyli x do trzeciej. Zostanie mi tutaj 250 dodać 5 podzielone przez x, dodać 1000 podzielone przez x do trzeciej. A w liczniku będę miał x do trzeciej, a tutaj mi zostanie 4x, bo x do trzeciej wyciągam, nie x do czwartej. Odjąć 3 odjąć 10 przez x do trzeciej. No i teraz tak, x do trzeciej się skróci. No to będzie dążyło do zera, czyli to nie ma żadnego znaczenia dla wyniku. Ten składnik też nie będzie miał żadnego znaczenia. No i widzimy, że mianownik dąży do 250, a licznik do czego dąży? No tutaj mamy 4x, a x dąży do nieskończoności, czyli ta funkcja zachowuje się jak 4x podzielone przez 250. No ta trójka też nie ma znaczenia w porównaniu z tym, czyli granica tego przy x dążącym do nieskończoności. To jest to samo, co granica przy x dążącym do nieskończoności, może tak to napiszę. 4,250 razy x, no a x dąży do nieskończoności. Jak to pomnożymy przez jakąś stałą, to nadal będzie dążyło do nieskończoności, czyli tą granicą będzie w tym wypadku nieskończoność. No i tutaj powinniście zauważyć pewną prawidłowość. Zawsze jest tak, że wystarczy popatrzeć na te człony, gdzie jest największa potęga x. Te pozostałe nie mają żadnego znaczenia. Moglibyśmy po prostu ich nie przepisywać dalej. I teraz jeżeli potęga w liczniku w mianowniku ta największa jest taka sama, to granica będzie stosunkiem współczynników przy najwyższej potędze. Czyli tak jak tutaj 9 trzecich, no w końcu tego nie napisałem, to będzie 3. Tutaj jak potęga w mianowniku jest większa niż w liczniku, no to po wyciągnięciu tej największej potęgi mianownika z licznika i z mianownika okazuje się, że licznik dąży do zera, a mianownik dąży do jakiejś stałej. Więc w takiej sytuacji, kiedy mamy większą potęgę w mianowniku niż w liczniku, granicą będzie zawsze 0. No i kiedy mamy większą potęgę w liczniku niż w mianowniku, granicą będzie nieskończoność. Tutaj jeszcze czasami trzeba zwrócić uwagę, czy x dąży do plus czy minus nieskończoności, no bo to może być plus lub minus nieskończoność.